Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś przychodzę do Was z nowościami kosmetycznymi ostatnich dwóch chyba tygodni, ostatnich tygodni, czyli co dotarło do mnie w ostatnim czasie i co będę testować. Więc może zacznijmy od gorącej nowości i od rzeczy, która przyszła do mnie wczoraj, czyli od palety cieni z Glam Shopu. Jest to paleta Morelowa. Jest to ta seria paletek dziewiątek, czyli z 9 cieniami w środku. Wyszły jak do tej pory 4, ja mam tą morelową jedynie. Podoba mi się jeszcze brązowy cukier, ta fioletowa nie za bardzo i ta jeszcze jedna, chyba też, aha, jeszcze jest taka złota. Też tak średnio. Ta paleta przemawia do mnie najbardziej, ponieważ widzicie sami, co mam na oczach, bardzo podobne odcienie, więc to jest paleta 9 cieni Morelowa. Ona kosztuje w cenie regularnej 89 zł. Ja ją kupiłam na promocji z okazji tego, że nie było targów, była po prostu na sklepie promocja targowa, czyli kupiłam za około 70 zł. I będzie jej test niedługo, bardzo się cieszę, że ją mam. W ogóle paletki z Glam Shopu i cienie z Glam Shopu są bardzo fajne, bardzo przypadły mi do gustu po tym, jak zaczęłam testować i jak no, mam paletę, która powstała we współpracy z Donzelitą, więc ta jest tą kolejną paletą, mam nadzieję, że będzie równie dobra. I następne produkty to są maseczki. Jak wiecie, ja uwielbiam maseczki w płachcie szczególnie. I ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu na stronie azjatycki Dom Piękna była promocja, ale jeszcze na kod było dodatkowe 20%, więc ja skusiłam się na 4 maseczki. Pierwsza z nich to jest Skin 79 i to jest Seoul Girl, czyli witalizująca maseczka z kamelią. Następna to jest maseczka ze Skina, również przeciwzmarszczkowa, również ta seria Seoul Beauty Secret. I dwie maseczki z Bentona. Nigdy nie miałam maseczek z Bentona, słyszałam o nich bardzo dużo. A te były w bardzo atrakcyjnej cenie, jedna wychodziła niecałe chyba 4 zł. I tutaj mam Snail Bee Hide Content Mask. I tutaj jest maseczka właśnie ze filtratem ze śluzu ślimaka. A to jest maseczka algowa. Bardzo fajna, jak wiecie, ja maseczki algowe uwielbiam i ubóstwiam. Mam ze Skina, teraz mam tą, będę testować. Więc jestem bardzo ciekawa tego, jak się sprawdzi. Przyszła też do mnie paka z Fryzomanii i tutaj mam aż 1,5 litra szamponu. Jest to L'Oreal Skin Serie Expert Shampooing Intense Smoothing. Więc to jest intensywnie wygładzający szampon, który jest wzbogacony prokreatynę oraz olejki z kukuli i wiesiołka o właściwościach odżywczo-ochronnych. Trzeba aplikować na włosy, spienić, spłukać, w razie potrzeby powtórzyć czynność. Ogromna 1,5 litrowa bańka, naprawdę mam wrażenie, że wystarczy mi no co najmniej na pół roku. Dzisiaj myłam nim włosy i powiem Wam, że miałam je bardzo wygładzone. Ja je zawsze suszę na szczotce. I naprawdę były jak po prostownicy, w ogóle się nie puszyły i bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten szampon, bo moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, ponieważ włosy były gładkie, nie puszyły się i były pięknie właśnie wyprostowane, a przypomnę, wyprostowałam je na szczotce, też pięknie pachniały, więc wiążę z nim duże nadzieje. I teraz mam kilka produktów z apteki, ostatnio zamawiałam i skusiłam się na kilka takich rzeczy. Pierwsza z nich to jest Bingo Spa i to jest mleczna kąpiel spa. Mam nadzieję, że kojarzycie tą firmę, ona występuje w dużych hipermarketach, ją kojarzę. Kiedyś miałam taki peeling antycelulitowy z papryką, po prostu był tak mocny, że masakra. Ale tutaj właśnie zdecydowałam się na mleczną kąpiel, ona zawiera minerały z Morza Martwego, cynk i ekstrakty
ziołowe, jest to polska marka. Możemy w ogóle tą mleczną kąpiel stosować na dwa sposoby. Albo jako kąpiel spa i do wody o temperaturze 40 stopni wsypać nakrętkę soli, albo do okładów spa, czyli w nakrętce wymieszać sól z niewielką ilością wody i tą pastę okładać wybrane miejsca ciała, więc taki kosmetyk trochę wielorazowy. Ja bardzo lubię po prostu do wanny sobie czegoś zawsze dolać, więc teraz mam taką sól do kąpieli. W aptece zdecydowałam się też na maseczkę Polka. To z kolei jest maseczka taka w kremie, nie taka w płachcie jak te poprzednie. I to jest Len, maseczka na milżenie i ukojenie. Polka to jest dość nowa marka, submarka, która weszła na rynek. I jest to dziecko Oceanika, czyli AA. Więc zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Słyszałam, że takie może ma taki średni skład, ale ja przetestuję ją na sobie. To zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Mogę Wam tutaj przeczytać, że len to jest cudowna roślina, której zalety doceniono już w starożytności. Maseczka przynosi skórze ukojenie, głębokie nawilżenie, dzięki czemu doskonale ujędrnia i uelastycznia skórę. Polecany jest do sery suchej i podrażnionej, więc coś idealnie dla mnie. Mam tutaj też maść tranową. Maść tranowa, ona jest na odparzenia, ale ja też czytałam, że można ją po prostu stosować na jakieś takie ranki, raneczki. Będę testować, zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie była droga, ona kosztowała jakieś 2-3 zł. I coś, co mnie bardzo zainteresowało w okresie tym takim zimowym, kiedy grzejemy i wszystko jest przesuszone. Mam tutaj Pharma CF Laboratories i to jest SOS Zajax, maść ochronna na spierzchnięte usta, skóra podatna na pęknięcia i zajady, 0% kompozycji sztucznych barwników i konserwantów. Pierwszy raz takie coś widzę, to również nie było drogie, kosztowało około 7-8 zł. I to jest dermokosmetyk o aktywnym działaniu pielęgnującym, chroniącym skórę ust. Specjalnie dobrane składniki aktywne pomagają utrzymać dobrej kondycji problematyczną skórę ust ze skłonnością do pękających kącików czy zajadów. Zobaczymy. On ma w swoim składzie tlenek cynku, masło shea, ekstrakt szałwi lekarskiej, olej z drzewa herbacianego, czyli ma takie bardziej właściwości właśnie antybakteryjne. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Będę testować na pewno. No i to wszystko z apteki. Przyszła też do mnie paczka naturalnych dwóch kosmetyków, jak wiecie albo i nie wiecie. Staram się, chociaż nie obiecuję, przejść na tą bardziej naturalną stronę mocy i używać kosmetyków bardziej naturalnych. Pewnie nie przerzucę się w 100% na te rzeczy, ale bardzo bym chciała jak najbardziej zminimalizować właśnie używanie takich niezanaturalnych składów i przerzucić się właśnie na te naturalne. No idzie mi w miarę dobrze. I mam tutaj dwa produkty z firmy Go Nature. Go Nature to jest polska firma, która produkuje kosmetyki 100% wegańskie. Jestem bardzo ciekawa ich działania. Mam tutaj rolon pod oczy z witaminami A, E i C, który ma za zadanie wygładzić, ujędrnić i odżywić cerę. Ma zmniejszyć obrzęki, zredukować cienie i rozjaśnić okolice oczu. Więc bardzo się cieszę. I coś, co jest kosmetykiem bardzo wielofunkcyjnym i co też w Go Nature znajdziecie, czyli właśnie kosmetyki dla kobiet, dla mężczyzn, ale też kosmetyki wielofunkcyjne, czyli nie dość, że może je stosować kobieta jak i mężczyzna, to są jeszcze do różnych partii ciała. I tutaj mam eliksir nawilżający, który właśnie również jest w 100% wegański i on może być stosowany do ciała, włosów, ale i właśnie do twarzy. I on ma nawilżyć, utrzymać make-up i odżywić. I jest to eliksir dla suchej skóry, włosów dla całej rodziny, doskonale odżywi skórę, intensywnie ją nawilży, przyspieszy regenerację, wzmocni jej naturalną barierę ochronną, idealny do stosowania jako właśnie baza pod makijaż, na pewno sprawdzę, balsam do ciała czy odżywka do włosów. Więc jak widzicie, to jest bardzo wielofunkcyjny kosmetyk, który również fajnie sprawdzi się w podróży. I mamy tutaj m.in. oliwę z oliwek, masło shea, a resztę składników na pewno Wam podam w poście albo w oddzielnym filmiku, dajcie mi znać, co chcecie.
więc w ogóle te opakowania są tak świetne, one w ogóle są gotowe do podarowania komuś, są przepiękne i bardzo naturalne. I kolejna naturalna firma, której kosmetyki mam, to jest Biały Koteł i to jest mydlarnia, manufaktura naturalna i oni mają w swojej ofercie olejki, mają mydła naturalne, mają również szampon w kostce i właśnie ten szampon w kostce mam. Pachnie przepięknie, nie chcę tego jeszcze otwierać, bo chciałabym temu zrobić zdjęcie, a te naklejki są naprawdę przeładne. Jest to owies i amla, dobra, udało się jakoś, mam nadzieję, że wyciągnę. Jest to owies i amla. Szampon wygląda tutaj tak, mam kawałek, bo się tutaj mi na pół ukruszył. Pachnie przepięknie, zobaczymy jak będzie sobie radził z włosami, bo szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie stosowałam szamponu w kostce i mam lekkie obawy, ale to podobno super kosmetyki. Mam tutaj, szaleszcze, mam tutaj leśne kiwi, czyli mydło naturalne peeling z czarnuszki, jeszcze edycja świąteczna, pachnie bardzo intensywnie, bardzo ładnie. Ale muszę Was też ostrzec, że to są kosmetyki naturalne i one na pewno mają specyficzny zapach, do którego trzeba się przyzwyczaić. Tutaj mam serum, próbeczkę serum Moringa Shine. Bardzo jestem ciekawa, jak ono się sprawdzi. W ogóle bardzo ładne opakowanie. I ostatnimi produktami są mydła naturalne. Mydło węgiel kosmetyczny. Bardzo ładnie pachnie i w ogóle on ma bardzo ładną, jak widzicie tutaj, taką fakturę. Bardzo mi się podobają w ogóle wszystkie mydła naturalne. One świetnie wyglądają, są idealne też na prezent, bo robią naprawdę robotę i ono ma w swoim składzie olej ryżowy, olej kokosowy, masło kakaowe, olej ze słodkich migdałów, olej rycynowy, mleczan z sodu, naturalne olejki eteryczne, patchouli sandałowy, aktywny węgiel kosmetyczny. Pachnie po prostu wow. I jeszcze jedno mydło. To jest coś super, bo to jest mydło naturalne peeling kawowy ze 100% kawy arabika. I mamy tutaj skład olej słonecznikowy, olej kokosowy, masło shea, olej rycynowy, mleczan sodu i kawa. Więc jak widzicie jest bardzo dużo olei, które nawilżają skórę, ale też właśnie kawy, która ten naskórek lekko złuszczy. Wygląda to przepięknie. Popatrzcie jakie są etykiety. Jestem naprawdę w mega szoku. No i pięknie to wszystko pachnie, pięknie to wygląda. Na pewno będę to testować. I słuchajcie, to wszystkie nowości, które ostatnio do mnie wpadły, które kupiłam. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki filmik i że któreś z tych kosmetyków również trafią do Was. A jeśli macie, trafią do Was, że Wy sobie je kupicie, ale jeśli też macie któryś z tych kosmetyków już może je testowałyście i znacie ich działanie na sobie, to dajcie mi znać, bardzo chętnie poznam Waszą opinię na ich temat. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Teraz proszę zostawcie kciuka w górę i subskrypcję na dole. Widzimy się, jak wspomniałam, w kolejnym filmiku już niedługo. Pa, pa!